Widok przepełnionych kontenerów, wysypującej się śmieci, po których mieszkańcy, którzy chcą wyrzucić swój worek do kosza, muszą chodzić, a przede wszystkim nieprzyjemny zapach. To w ostatnim czasie przykra rzeczywistość mieszkańców wielu dzielnic. Po licznych interwencjach od mieszkańców, m.in. z Podwala, zobaczyliśmy, jak wyglądają stanowiska kontenerowe w mieście. Chociaż są nowe kontenery, zdaniem mieszkańców są one za małe, za szybko się zapełniają i w efekcie śmieci zamiast w kuble są rozsypywane wokoło. W piątek jak wywozili śmieci, dzisiaj jest wtorek, niech pani patrzy. Bardzo, nie ma gdzie w ogóle. Ja mam, już dałam się do takiego większego tego worka na balkon, no bo gdzie tu przyniosę? Dzisiaj w ogóle jeszcze nie byli, wczoraj nie byli. Jak była tamta firma, to te kontenery takie były duże, to się więcej mieściło i nie było aż tak. Było czasami porozwalane, ale nie do tego stopnia. Zdaniem mieszkańców śmieci odbierane są zbyt rzadko, a jak już firma przyjedzie po nie, zabiera tylko te, które zmieściły się w kubłach. Te, które zalegały na ziemi, pozostają na swoim miejscu. Mieszkańcy nie chcą mieć takiego widoku ze swoich okien. Jaki komentarz w ogóle do tego? O czym my mówimy? Wystarczy popatrzeć. Przecież tu nie ma o czym mówić. Kto za to odpowiada? Za co ci ludzie płacą? Nawet do segregacji butelek, czy słoików, czy nie można tutaj dojść. Trzeba brodzić w śmieciu. No. Problemy mają także mieszkańcy domów jednorodzinnych. Niektórzy z nich ponad 2 tygodnie musieli czekać na nowe pojemniki. Firma AVR, która przejęła obowiązki po miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania, tłumaczy. Tu największym problemem był czas, bo niestety tam i w Siwzie, i też ustalenia trójstronne, były przewidywania, założenia, że to będzie rozłożone w czasie wchodzenie na rynek, że się tak kolokwialnie wyrażę. Mniej więcej to w końcowym etapie przebiegało z takim podziałem zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, że wejście w różnicy czasu tydzień, no niestety stało jak się stało, dostaliśmy informację 13 po południu, koło 14 czy po 14 dotarła do mnie informacja, że od poniedziałku, od 16 wchodzimy na całe miasto, na zabudowę zarówno wielorodzinną, jak i jednorodzinną i z jednoczesną wymianą pojemników, także tutaj problemem był czas. Rozumiem, że państwo największym. Były też problemy, że do niektórych domów trudno było trafić. Firma przeprasza mieszkańców za utrudnienia. Największym problemem był czas, bo taka operacja na tak dużą skalę, w tak krótkim czasie, no jest niezwykle trudna i gdyby tego czasu było więcej, byłyby mniejsze problemy. Natomiast, proszę państwa, przy takich operacjach, nad czym ubolewam, ale niestety zdarza się, że są pewne niedogodności, uciążliwości dla mieszkańców. Starając pomóc się firmie AVR w utrzymaniu porządku, prosimy państwa o przesyłanie informacji, gdzie i kiedy należy interweniować, gdzie są przepełnione kubły i zanieczyszczone stanowiska kontenerowe. Można to robić drogą internetową na adres portal@jaw.pl, także przez stronę www.jaw.pl oraz wysłać MMS-a na numer 733 180 333. Wszystkie nadesłane przez mieszkańców zdjęcia wraz z adresem i godziną będziemy publikować na stronie www.jaw.pl.